Dzień dobry albo dobry wieczór. 3 maja w Święto Narodowe chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami dotyczącymi słów, które znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień w 2 Księdze Samuela, 22 rozdziale. Pan stał się podporą moją, wyprowadził mnie na miejsce przystronne. Obchodzimy dzisiaj Święto Narodowe, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Czy jest to jedynie dostojne wspominanie przeszłości? Odnoszę takie wrażenie, że uchwalona 230 lat temu Konstytucja wprowadziła nasz Kościół właśnie na przestronne wody i możliwości misyjne. Była uchwalona jako druga na świecie, a z kilka lat po Konstytucji amerykańskiej, dokładnie 4 lata później, była pierwszą konstytucją w Europie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych w zasadzie obowiązuje do dziś. Splot wydarzeń historii naszego kraju sprawił, że Konstytucja 3 maja jest dla nas świadectwem wysiłków zmierzających do reform, do odrodzenia państwa, ale też próby wprowadzenia jako takiej tolerancji religijnej. Dziś możemy powiedzieć, powtarzając za apostołem Pawłem, Bogu niech będą dzięki za ludzi i okoliczności, które sprawiły przyjęcie ustawy rządowej z tego roku. Za to, że dziś możemy bezpiecznie i wolni stanąć przed ołtarzem Bożym, dziękując za Jego opiekę i prowadzenie naszego narodu. Dziękując za wielu ludzi, którzy dla narodowych spraw oddali życie, stojąc na powierzonym stanowisku. Że dziś możemy swobodnie i bez dyskomfortu jako ewangelicy modlić się za naród i ojczyznę, dziękując za czas i miejsce, w jakich Bóg nas postawił. Myślę, że ważnym jest, abyśmy dzisiaj czuli odpowiedzialność za głoszenie przede wszystkim Ewangelii. Abyśmy odczuli ogromną odpowiedzialność za Kościół, który jest dzisiaj na rozstaju. Naszym zadaniem nie jest tylko pielęgnowanie historii, ale wykorzystywanie dogodnych czasów, jakie mamy. Czasy sprzed Konstytucji 3 maja były trudnymi czasami dla naszych współwyznawców, ale mimo to nie odwrócili się ani od Boga, ani od Kościoła. Dzisiaj zamiast wykorzystywać dobre czasy, często siedzimy, oburzamy się i marudzimy. Zamiast po prostu podjąć pałeczkę odpowiedzialności za naszą religię, Kościół, parafię i naród. Dzisiejsze święto Konstytucji 3 maja może stać się dla nas okazją do pogłębionej refleksji nad twórczą rolą społeczności chrześcijańskiej dla całego narodu w warunkach określonych naszą Konstytucją. Pamiętając o tym, co boskie, ale też i o tym, co cesarskie. By prawda Ewangelii nie stała się państwową ideologią, bo wtedy jest szkodą dla Kościoła, ale mam wrażenie też dla wielu współwyznawców. Każdy z nas powinien uzmysłowić sobie jedną rzecz. Kościół ma być kościołem misji, a my, każdy z nas, jest misjonarzem i orędownikiem dobrego słowa dla człowieka, który dzisiaj jest zmęczony, spracowany i obciążony. Idźmy zatem kochać i służyć. Szans mamy więcej niż kiedykolwiek w historii. Tylko chęci trzeba poszukać. Pamiętajcie, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia. Amen.